Hej, cześć, witajcie, z tej strony TransFan, a dziś zajmiemy się kolejnym tematem serii Kto by wygrał. Od razu też chciałbym podziękować za 15 lajków, bo widzieliście je naprawdę szybko. Zapraszam do oglądania. Tym razem weźmiemy sobie na celownik temat, tak jak już powiedziałem, także z Transformers 5, a mianowicie kto by wygrał, Nemesis Prime czy Optimus Prime. Wiem, że to sama osoba, bo przynajmniej w filmie tak jest, ale chciałbym przedstawić, jak zmieniał się charakter lidera Autobotów i oba nastawienia do innych w obu wcieleniach. Jak wiemy, Nemesis Prime w kreskówkach i bajkach był robotem stworzonym przez człowieka, który jest bezmyślnym tonem stworzonym przez mech i kontrolowanym zdalnie przez człowieka. Podobnie jak Galvatron w czwartej części Transformers. W celu spowodowania psychologicznego, jak i dosłownego uszkodzenia, maszyna została uzbudowana dokładnie tak samo jak Optimus Prime, lider Autobotów. Nemesis jest pod względem siły i zwinności identyczny jak Optimus. Jak wiemy, Optimus Prime wyruszył na planetę Cybertron w celu wrócenia do domu, jak i też się okazało późniejszej jej odbudowy. Stał się on Nemesisem wówczas, gdy był pod rządami Quintessy. Miał zniszczyć, jak też sam powiedział, wszystkich, którzy staną mu na drodze. Optimus ze złością za zniszczony dom, Cybertron, po natknięciu się na Bumblebee, co opowiadałem już w poprzednim odcinku, mógłby go zabić, lecz powstrzymał go Głosby. Taki Prime jest znacznie silniejszy od standardowego Optimusa i moim zdaniem, jakby zmierzyli się w walce, chociaż wiem, że to sama postać, tylko dwa inne wcielenia, ale tak naprawdę walka by była jednoznaczna. I to widać po zaczarowaniu przez twórcę i potęgę, jaką posiadał. Na spokojnie wygrałby także z Megatronem, ale tego się nie dowiedzieliśmy w filmie. Jak ktoś oglądał, oczywiście to wie, że na końcu już normalny Optimus po odczarowaniu dzięki Bee kopnął lidera Decepticonów, że ten wylecił w przestrzeń międzyplanetarną, lecz jak wiemy, wróci pewnie w kolejnej części, ponieważ nie zginął. No i to było tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli takie filmy wam się podobają, nie zapomnijcie dać lajka i skomentować film oraz zostawić suba, by być na bieżąco. Cześć! We were gods once, all of us. But here, please, there will only be one.